kilka krótkich pytań, bardzo proszę. Może dwóch starych dyskutantów mamy. Może najpierw pan dr Pepliński, może pan dr Wodlewski. Mam dwa pytania do pani bardzo ciekawego wykładu. Pierwsze pytanie dotyczy takiej kwestii. Dlaczego, jeżeli pani to nie referuje wyłącznie, tylko też twierdzi, albo jeżeli nie twierdzi, a referuje, to dlaczego pani bądź tam ktoś inny sugeruje, że ewidencjalizm zakłada deontologizm epistemologiczny? To jest moje pierwsze pytanie, bo to nie było wyjaśnione, prawda? A drugie pytanie, to już na koniec mi się takie pojawiło, mianowicie dotyczące, związane z pewną uwagą, z pojęciem przekonania. Mianowicie, jakby pani się odniosła do takiego stwierdzenia, jakby pani oceniła taką sytuację poznawczą, nazwijmy to, kogoś, kto by twierdził tak, skłaniam się do twierdzenia, że Bóg istnieje. Skłaniam się do twierdzenia, że Bóg istnieje, ale mówi to ktoś, kto jest niewierzący. Czyli nie ma przekonania, że Bóg istnieje. Nie? To nie jest wypowiedź kogoś, kto skłania się do tego, że Bóg istnieje, a jest przekonany, że Bóg istnieje. Nie? Czy to się da powiedzieć i właśnie nie twierdzi, tutaj jakby ja może powiedziałem, czy nie jest przekonany, to powiedział że on nie twierdzi, że Bóg istnieje, to skłania się do twierdzenia, że Bóg istnieje. I teraz, czy można powiedzieć, że ten ktoś ma przekonanie jakieś, czy też nie, bo przecież tutaj nie ma stwierdzenia, nie? A pani mówiła, że warunkiem posiadania przekonania jest, aby ktoś posiadał, nie pamiętam tam, musi postrzegać siebie jako kogoś, kto stwierdza prawdę, nie? Dobrze. Czy jeśli chodzi o ten drugie pytanie, to ciężko jest mi wczuć się w sytuację tego człowieka, bo ja właściwie nie wiem, co ten człowiek myśli, a co nie myśli. On nie twierdzi, że Bóg istnieje, to wiemy, ale skłania się ku temu. Aha, czyli nie jest pewny? Tak, na pewno nie mógłby powiedzieć, że jest pewny, że Bóg istnieje. Czy mi się wydaje, że... Nie sądzi też, że Bóg nie istnieje. On się skłania. Nie jest ktoś, kto wątpi. Bo tutaj są różne subtelności, że tak powiem, opisujące nasze postawy, jakie możemy pod względem pewnego twierdzenia czy stanu rzeczy zająć. Rozumiem. I w związku z tymi subtelnościami raczej skłaniam się do takiego sformułowania tezy ewidencjalizmu, że należy dostosować swoje przekonania do posiadanych świadectw. Wydaje mi się, że ta osoba musiałaby się, co jest w praktyce niemożliwe, możemy to tak sformalizować, określić w rachunku prawdopodobieństwa. Z jaką prawdopodobieństwem jemu się wydaje, że to jest prawda. I tutaj, kiedy twierdzę, że tylko dostosować, to wtedy nie mam sztucznego pojęcia przekonania, tylko właśnie wydaje mi się troszeczkę bardziej lub trochę mniej. I w tą stronę bym szła. Tak, może tak muszę ucinać, bo... Ale tak już nie no tak, już to tak wydarmię. Wydaje mi się, pani, proszę Państwa, że w języku polskim również słowo przekonanie jest bogatsze zakresowo niż to właśnie, które by wymagało asercji. I czasami się mieści w nim to coś, co się nazywa wydaje mi się. I Plantinga próbuje, żeby uniknąć tych, nie powalić tak łatwo tego, że tak powiem, ewidencjalisty, to wprowadza rozróżnienie, które chyba też u pani jakoś tutaj się pojawiło, pomiędzy przekonaniem i akceptacją. Gdy wprowadza to rozróżnienie pomiędzy przekonaniem i akceptacją, pojawiają się przekonania, dla których nie ma akceptacji, bo ktoś jest na przykład wychowany w taki sposób, że jest wierzący, ale jest ateistą. Jest ateistą, on nie akceptuje tezy, że Bóg istnieje, ale jest wedle Plantingi przekonany, że Bóg istnieje. Nie? I tutaj to by się kłóciło z tą tezą. Wydaje mi się, ja tę intuicję też mam gdzieś tam z tyłu głowy cały czas i wydaje mi się, że dlatego właśnie lepszym jest sformułowanie należy dostosować. Ponieważ... To jest coś, co my już robimy, nie? To jest praktyka, że tak powiem, normatywna. W ogóle jest taki problem, że my operujemy na takich ogólnych, bardzo trochę
wydaje mi się, że to nie podważa tych, tej tezy. To było tak. Ewidencjalizm zakłada deontologizm epistemiczny. Czy faktycznie zakłada? Znaczy, no to jest tak powszechnie się przyjmuje, że zakłada. Ja właściwie wydaje mi się to dość oczywiste, że zakłada, ponieważ twierdzi, że mamy przyjmować przekonania w taki, a nie inny sposób. No to jeżeli jest normatywny w tym sensie i tylko w tym sensie. Stąd, że jest normatywny, wynika. Ja mam taką uwagę, no bo jest faktem, że my nie mamy bezpośredniego, wolicjonalnego wpływu na nasze przekonania, ale jednak na coś ściśle związanego mamy wpływ. Być może możemy lekko przeformować tezę. Mianowicie mamy wpływ na to, jakie sądy czynimy podstawą do planowania naszego postępowania. To znaczy, możliwe są takie sytuacje, w których nie jesteśmy przekonani, że coś jest prawdą, ale i tak będziemy postępować tak, jakby to była prawda. Tak? Milczące założenia, przepraszam. Tak, to można, różnie można to określać, ale na to mamy bezpośredni wpływ, przy czym możliwych jest wiele sytuacji. Tak? Między innymi takich, o których tutaj Marek w jakimś sensie wspomina, że możliwa, no bo to jest tak, możemy. Bo może być taka sytuacja, że wszystkie dane każą nam sądzić, że prawdą jest coś. Ale mimo to nie czujemy, że to jest prawda. W związku z tym przekonanie w nas nie powstaje. Ale z drugiej strony, racjonalnie biorąc, powinniśmy działać wedle tego, co nam wyszło, że jest prawdą. Tak? I można w związku z tym ewentualne jakieś roszczenia obowiązku, czy ogólnie biorąc tej virtue epistemology, skierować pod adresem tego nieco do co tak naprawdę człowiek sądzi, bo można powiedzieć, że to jest kwestia psychologiczna i drugorzędna. Czy naprawdę ktoś zinternalizował jakieś przekonanie, czy nie zinternalizował. Istotne jest to, co jest jego, że tak powiem, teorią oficjalną, tak? Czyli czym się kieruje w życiu, tak? Czym się kieruje w praktyce. Tak możliwe, bo na przykład była sytuacja kogoś, kto nie wierzy w Boga tak naprawdę, tak? Ale uzna na przykład argumenty teistyczne i w związku z tym żyje tak, jakby Bóg istniał. Czy w takich kazach są już bardzo dużo w literaturze? Znaczy, w takich kazach są jest bardzo dużo w literaturze. No, naprawdę, aż dużo popieram. Na przykład ktoś jedzie śpieszyć się gdzieś i nie jest pewien, czy zamknął dom, ale jeśli przyjmie, że nie jest pewien, czy zamknął dom, to po prostu będzie tak zdenerwowany, że tam, gdzie jedzie, to w ogóle będzie klapa, więc on po prostu racjonalnie postąpić w ten sposób, żeby przyjąć, że zamknął ten dom, chociaż rzeczywistości tego nie ma. I tego typu dyskusje. Wydaje mi się, że właściwie to są takie kazusy, które da się sprowadzić. Znaczy, jeśli takiej osobie zadałoby się pytanie, czy jak bardzo jesteś tego pewien, czy właśnie to wtedy otrzymalibyśmy odpowiedź, w jakim stopniu ona akceptuje to przekonanie. Czy wydaje mi się, że to jednak tak nie jest, że istotne jest to, jak on działa, tylko jednak działamy na podstawie pewnych czasami liczących założeń, prawda? Bo taka jest... No nie, ale to by się całkowicie trzymało punktu za przeproszeniem. To znaczy, no właśnie można by wtedy uczynić się dla kogoś obowiązkiem, działaj wedle tej wersji rzeczywistości, niezależnie czy jesteś przekonany o tym, czy nie, która jest najlepiej uzasadniona wedle w świetle twojej wiedzy. I na tym mamy, pełną kontrolę, tak? Bo niezależnie czy zinternalizowaliśmy czy nie, to możemy działać na podstawie. Ale tu jeszcze jedno, rzeczywiście trzeba by sprostować. Ja mówiłam tylko o obowiązku epistemicznym i zakładam, że istnieją inne rodzaje obowiązków, które mogą przeważyć obowiązek epistemiczny. I mówiąc, kiedy Pan mówi o racjonalnym działaniu, Pan się zastanawia nad wyważeniem, moim zdaniem, różnych obowiązków. Czyli Pan przechodzi do innej dyskusji niż ja. Moim zdaniem po prostu tutaj mówię tylko o racjonalnym przekonaniu. Chociaż racjonalne zachowanie mogą być sprzeczne i nieraz jest sprzeczne z racjonalnym przekonaniem. Może po prostu trzeba tak dodać, że ewidencjalizm ma taką
graniczą stosowalność, tak, pewnym wyrafinowaniem racjonalnych przekonań, a nie do wszystkich, a nie do działań. Nie do wszystkich, prawda, bo takie działanie jakieś rutynowe, nawykowe, no to pewnie nie będzie się stosowało do tych obowiązków epistemicznych, w tej kontroli też. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Bardzo proszę. Ja bym może to powiedział, nawiązując tutaj do ostatniej wypowiedzi, trzeba by jednak odróżnić rezultat poznania jako to, co osiągamy spełniając określony ciąg aktów poznawczych. Możemy powiedzieć, że rezultat poznania niejako jest siłą bezwładności. Jeżeli spostrzegam, jeżeli patrzę wzrokowo, to na przykład nie muszę słyszeć muzyki, prawda? Jeżeli będę spełniał określone akty poznawcze, osiągam określony rezultat poznania. Jak będę je spełniał rzetelnie, to ten rezultat poznania będzie prawdziwy. A co innego jest, czy ja uznam to za prawdziwe, czy nie uznam. I tu jest problem przekonań. I tu właśnie najczęściej jest tak, że jeżeli spełniam określone akty, to jednocześnie je akceptuję i mam takie i takie przekonanie. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy mam wszystkie świadectwa epistemiczne za tym, że jest tak, a tak, a z jakiejś racji, uświadomionych, nieuświadomionych, nie chcę tego zaakceptować. Czyli mam przekonania wbrew świadectwom, które są. I obowiązek oczywiście powinien być taki, że jeżeli mam takie, to powinienem świadectwa, powinien mieć takie przekonania, ale zdarza się właśnie i tutaj jest możliwość zanegowania wyniku rzetelnego poznania, które spełniłem z innych racji, epistemicznej lub nie. Ja mam mogę przykład dać. No właśnie, może jakiś przykładowy tak. Jest przykład konkretny, który ja miałem. Spotkałem pewną osobę, no i widzę, jak kto to jest. No widzę, jak wygląda i tak dalej. Wiem o tym, że taką osobę spotykałem w takim miejscu. To był okres stanu wojennego. I mówię, z takiej odległości, że ona przyjechała do Warszawy, to jest niemożliwe. To na pewno jest coś podobne, ale nie ta osoba. Okazało się, że to była ta osoba. A ja inny przykład mam, że ktoś załóżmy miał 3 wypadki już samochodowe, ale ciągle uważa, że jest bardzo dobrym kierowcą, lepszym od przeciętnych. Prawda? Może jakiś komentarz, panie Narywalisty, czy już przekroczyliśmy się. Często też próbuje się w tej debacie właśnie wprowadzić to rozróżnienie na religię, czy na przekonanie i akceptację, właśnie, czy na tą akceptację, że to by miało pewne sytuacje uprościć, dodatkową kategorię akceptacji wprowadzimy. Ale to znaczy, czy ta akceptacja tylko by była racjonalna i podlegała regułom ewidencjonalizmu? Przekonanie już wtedy nie? Ja bym się nie chciała tego odnieść, ponieważ musiałabym mieć bardzo konkretnie przykład na papierze, żeby, bo tak powiem tak, albo powiem nie, a musiałabym mieć to właśnie tą sytuację. Bo czym się różni wtedy akceptacja od przekonania? Jeśli byśmy przyjęli ten podział, czy właśnie racjonalnością różni się akceptacja od przekonania, czy czymś innym? Nie chciałabym się odnieść na ten temat. Znaczy nie czuję się tutaj jakoś, nie mam takiego wrócowanego poglądu, żeby się przy tego odnieść. Ale to zobaczmy. Na pewno jest pewien element pewnej wolności, decyzji, racjonalności tam, a przekonania bywają różne, na przykład bywają nawykowe, jakieś takie nawet nieuświadomione niektóre, polegające tylko na skłonności do działania w pewien sposób. I one wtedy no, nie mają takiego charakteru racjonalnego. Po to jest to rozróżnienie, żeby uniknąć tych powodów z przekonaniami takimi słabymi, prawda? Bo przekonania się stopniują. Ta asercja jest taka. No dobrze, ale jeśli stopniowana czasami, prawda? Bo mamy dwa pojęcia przekonania. Ja sobie powiedziałam takie przekonania binarne. Znaczy przekonanie jako pojęcie tylko samo. Uznaję, nie uznaję. Czyli takie jakby tak, nie binarne i pojęcie przekonania, które się stopniuje. To są zupełnie dwie inne logiki, bo logika klasyczna przyjmuje przekonanie, tak jak nie, albo coś uznaje, albo nie uznaje, nie ma termin non datur, prawda? A w logice tej probabilistycznej przyjmuje się, że przekonanie może się stopniować. I to jest jakby zupełnie inne podejście do pojęcia przekonania. I wydaje się, że w ewidencjalizmie jeszcze jest to pojęcie klasyczne. I wtedy ono może przychodzić do tą akceptację, ale w każdym razie szereg przykładów by się wtedy dało podać takich
no, z którymi ewidencjalnie miałby kłopoty. Chyba, żeby przyjął właśnie to pojęcie jeszcze przekonania, to takie, które się stopniuje. To się można się odwrócić, tak? Tylko moim zdaniem wiele nie zmienia, bo to po prostu można stwierdzić, że ewidencjalista powie, powinieneś mieć taki stopień przekonania, w jakim stopniu masz no, chyba, że uzasadnienie tak. do tego, tak? I tyle. No, tak, więc jakby... ewidencjonaliści potrafią sobie poradzić. Ja mam też tak naprawdę, że akceptacja byłaby linearna, mógłby być stopień przekonania ciągle probabilistyczny, ale akceptacja byłaby... Tak, lub nie, prawda? Albo akceptują, albo nie akceptują. Powyżej 50% poniżej. Dobrze, czasem musimy już kończyć. Dziękuję serdecznie i jutro o 11.00.